Okay. Okay. We will continue our discussion on Gospel of John chapter 8. Będziemy kontynuować naszą dyskusję opartą na Ewangelii Jana, 8 rozdziale. And we start the new section of the Gospel of John chapter 8 that begins with verse 12. Zaczynamy nowy dział Ewangelii Jana, 8 rozdziału, który zaczyna się od wersetu 12. And Jesus spoke to the world and he said, I am the light to the world. Who will follow me shall not go in darkness, but will have the light of life. What verse is it? 12. 8:12. Okay, sorry. 8 rozdział, wiersz 12. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Well, this verse is very well known. Ten wiersz jest bardzo dobrze znany. But it is extremely confusing in its interpretation. Ale jest bardzo mylący w swojej interpretacji. First of all, the idea of Jesus coming as the light is found in the Gospel of in the beginning of the Gospel of John. Po pierwsze, ta myśl, ta idea Jezusa przechodzącego jako światło pojawia się już na początku Ewangelii Jana. Because it says in chapter 1 that there was the light and the light verse 9, there was the true light. He was in the world, but the world did not know him. W wersecie 9 pojawia się ta myśl, że światłość przyszła na świat, ale świat jej nie poznał. Well, there are two problems, two extremes in the interpretation of this image of Jesus being the light. Są dwa problemy, dwie skrajności w postrzeganiu Jezusa jako światło. One common type of commentators say that when Jesus says he is the light, identifies with the teaching of the Essenes from the Qumran. Jedni komentatorzy tłumaczą to w ten sposób, że Jezus przedstawia się jako światłość w taki sposób, jak przedstawiali to Eseńczycy z Qumran. And I was asked question about whether or not Jesus was an Essene. I zostało mi zadane pytanie, czy Jezus był, czy nie był Eseńczykiem. Nobody knows what happened to him after 12 years of age. Ponieważ nikt tak naprawdę nie wie, co się z nim działo po tym, jak osiągnął wiek lat 12. Some people say he left to Qumran. I niektórzy ludzie zwykli mówić, że on udał się do Qumran. The problem is that the Essenes called themselves the sons of light. Problem jest w tym, że Eseńczycy zwykli zwać siebie synami światła. However, if we take a closer look at the teaching of the Essenes, we will see a stark contrast between their teaching and that of Jesus. Niemniej jednak, jeśli przyjrzymy się nauce Eseńczyków, to zauważymy duży kontrast między tym, czym nauczali Eseńczycy, a tym, czego nauczał Jezus.
There is a book which is preserved in Qumran, the Essene book called The War of the Sons of Light Against the Sons of Darkness. Jest taka książka, która zachowała się w Qumran, zatytułowana Wojna między synami światła a synami ciemności. And when you look at this book, you will see that this book is full of hatred. A jeśli przyjrzymy się treści tej książki, to dostrzeżemy, że ona jest wypełniona taką nienawiścią. And one of my teachers who taught me the Dead Sea Scroll. Jeden z nauczycieli, który nauczał mnie o pismach z Qumran. His name is Lawrence Schiffman. Nazywa się Lawrence Schiffman. Lawrence Schiffman. He himself is an Orthodox Jew. On sam jest ortodoksyjnym Żydem. However, he says that the Essenes, they were like the Hasidic Jews. Niemniej jednak wypowiedział się o Esyńczykach jako o Żydach hasydyjskich. In other words, they hate everybody else except those who belong to their particular group. A więc w tym znaczeniu, że Esyńczycy nienawidzili wszystkich pozostałych, którzy nie należeli do ich własnego grona. And that's the difference. I to jest ta różnica. Between the Orthodox Jews and the Hasidic Jews. Między ortodoksyjnymi Żydami a Żydami hasydyjskimi. There are many Orthodox Jews who will interact with non-Jews easily. Jest wielu ortodoksyjnych Żydów, którzy będą mieli relacje z osobami, którzy nie są Żydami w bardzo łatwy sposób. Well, if you invite an Orthodox Jew to your house and you don't have a specific, precise kosher kitchen. Jeśli zaprosisz ortodoksyjnego Żyda do siebie do domu i nie masz takiej bardzo koszernej, stricte koszernej kuchni, he just won't eat it at your house. On po prostu nie będzie jadł w twoim domu. But the rest, you know, you can do business with him, you can talk, you can deal with them, you know. Ale jeśli chodzi o całą resztę, to jak najbardziej możemy robić z nim interesy, możemy z nim rozmawiać, dyskutować. But if you deal with the ultra-orthodox Hasidic group, like for example Bratslaver Hasidim from Wrocław. Ale jeśli mielibyśmy do czynienia z taką grupą ultraortodoksyjnych Żydów, jakimi są Żydzi hasydyjscy, na przykład Żydzi z Wrocławia. Da, Bratslavier. A przepraszam. They won't let you in. To they won't let you in. They won't let you in. To oni nie to your house. Anywhere. They won't to, let to oni you nie, near them. Nie będą jakichkolwiek relacji z wami nawiązywać. Even I am an Orthodox Jew, they will still think I am the apostate. Nawet jakbym był ortodoksyjnym Żydem, to oni powiedzą o mnie jako o odstępcy. Even I am a Hasid, but for example, I am not a Bratslav Hasid, but for example, I am a Stalin Hasid. Więc nawet jakbym był hasydem, ale nie byłbym bratsławskim hasydem, ale na przykład stolińskim hasydem. I am the enemy. To jestem wrogiem. You know, you can walk into any Orthodox synagogue. Możesz wejść do jakiejkolwiek synagogi ortodoksyjnej. And well, they may not pay attention to you, but if you are a man, they'll just give you a kippah and you sit on the back row and you watch what they do. To może nie zwrócą na ciebie uwagi, albo dadzą ci kippę, posadzą cię w tylnym rzędzie i będziesz
uczestniczył, obserwował, co się dzieje. But if it is a Hasidic synagogue, ale jeśli jest to synagoga hasydyjska, the door will be closed, drzwi będą zamknięte. You ring the bell, zadzwonisz dzwonkiem. The guard will ask, are you a member here or are you looking for somebody specific? To strażnik otworzy i się zapyta, czy jesteś członkiem, czy szukasz jakiejś konkretnej osoby. This is the Essenes. Tak było ze Syńczykami. That's how Schiffman likens the Essenes to that kind of a secluded Hasidic Jewish groups. Schiffman? Lawrence Schiffman likens. Aha. W ten sposób Lawrence Schiffman porównuje Esenczyków z hasydyjskimi Żydami. And they call themselves, the Essenes are called themselves, the sons of light. Esenczycy sami siebie nazywają synami światła. And they call everybody else to go to war against different categories of enemies. Could you repeat? They call their followers to go to war against different enemies. Oni wzywają swoich naśladowców do wojny przeciwko różnym wrogom. The first enemy are the priests in the temple. A więc pierwszymi wrogami są kapłani w świątyni. The second enemy is the rest of the Israel who doesn't follow their teaching. Drugimi wrogami są wszyscy pozostali Żydzi, którzy nie idą w ślad za ich naukami. And the third enemy is Romans. Romans. Z trzecimi wrogami są Rzymianie. So Jesus isn't like them. A więc Jezus nie jest tak jak oni. He doesn't call to go to war. On nie wzywa do pójścia na wojnę. So this interpretation, I am the light to the world, cannot come from Essenes. A więc ta interpretacja, ja jestem światłością świata, nijak nie ma się do interpretacji esenckiej. Then there is another interpretation, which often I hear from many messianic people. Jest jeszcze druga interpretacja, którą często słyszę od ludności mesjańskiej. They say, I am the light to the world, because it is about the Hanukkah. Mówią, ja jestem światłością dla świata i to w tym znaczeniu, że ja jestem Hanuką. Well, that's true. Hanukkah is the festival of lights. Zgadza się, to jest prawda, że Hanuka jest festiwalem, świętem światła. Świętem światła. But the problem is that next chapter, chapter 10, describes Jesus at the Hanukkah. Problem w tym, że następny rozdział, rozdział 10, opisuje Jezusa na święcie Chanukki. That's why chapter 8 cannot be Hanukkah. Dlatego rozdział 8 nie może traktować o Chanuce. Well, we need to understand deeper what was happening at the feast of Sukkot. Musimy zatem zrozumieć jeszcze głębiej to, co wydarzyło się na święcie Sukkot. We talked about the last great day of Sukkot. Mówiliśmy o ostatnim, największym dniu Sukkot, which is called Hoshana Rabba, który nazywa się Hoshana Rabba. And we talked about the first ritual when they pour the water from the Kidron upon the altar. I mówiliśmy o tym rytuale nabierania wody z Kidronu i wylewania jej na ołtarz. However, there was also a great conclusion to the Hoshana Rabba.
odnośnie Hoszany Rabby był jeszcze jeden duży wniosek. Great conclusion, finish. Było takie zakończenie tego święta, tak, bardzo ważne. This was happening at the courts of the women. To się działo na dziedzińcu kobiet. It was happening at night. I działo się to w nocy. It was a greatest light show in the world. To był największy pokaz światła na świecie. They had torches, they had all kinds of things to create different light. Mieli ze sobą pochodnie i wiele różnych innych rzeczy, które wytwarzały światło. And they had choirs, they had trumpets, they had all kinds of musical instruments. Były tam chóry, mieli trąbki i różne jeszcze inne instrumenty. And that was the great conclusion. I było to wielkie zakończenie. The light is important because the light is the first thing which is created. Światło jest takie ważne, ponieważ jest pierwszą rzeczą, jaka została stworzona. That's why in the Gospel of John we talked about in the beginning was the Word. Dlatego w Ewangelii Jana na początku czytamy, że na początku było Słowo. And there is a direct connection with the creation story. I ma to bezpośrednie powiązanie z historią stworzenia. And we talked about the Midrash on creation. Mówiliśmy o Midraszu, który traktuje o stworzeniu. However, we need also to mention that there is a scriptural connection directly with the first chapter of the book of Genesis. Ale musimy też wspomnieć o tym, że jest bezpośrednie powiązanie z pierwszymi wersetami księgi Genesis. And here we have let there be light. Mamy więc tekst niech stanie się światłość. And John chapter 1 also after in the beginning was the word and everything come because of him, then there was a light. A w Ewangelii Jana czytamy o tym, że na początku było Słowo, z którego wszystko wzięło swój początek, a potem czytamy, że było światło. Sukkot is the symbolism, in Sukkot there is a symbolism of the new messianic kingdom. New messianic kingdom. Kingdom. W Sukkot mamy ten symbolika nowego mesjanistycznego królestwa. And that's why at the end of Sukkot they show the light. Dlatego pod koniec Sukkot pokazywali światło. Through the entire fall festival they show the last events on earth. Przez kolejne dni Sukkot pokazywali ostateczne wydarzenia na ziemi. Not only Sukkot, but the fall festivals. Świata. Nie tylko przez Sukkot, ale przez wszystkie święta. Yeah. For example, on Yom Kippur, which is the Day of Atonement, it's the judgment. A więc na przykład Yom Kippur, który jest dniem sądnym. Judgment. Yeah, jest dniem sądnym. Okay, then after the Yom Kippur, the shofar, trumpet, heralds the coming of the Messiah. Po Yom Kippur, shofar, trąba zwiastowała przyjście Mesjasza. Sukkot comes, that's the coming of the Messiah. A kiedy przychodził czas Sukkot, to mówiło o przyjściu Mesjasza. And of course Messiah creates the new world. I oczywiście Mesjasz stwarza nowy świat.
And that's why the slideshow indicates the beginning of so-called Olam Haba. Dlatego to światło miało symbolizować Olam Haba. Haba. Which means the world to come. Co się wykłada, świat, który ma przyjść. And so that's when Jesus said, I am the light. I to właśnie w tym czasie Jezus powiedział, ja jestem światło. It's very logical when there is this whole light show and everything is thinking about the world to come. I to jest bardzo logiczne, kiedy podczas tego święta te wszystkie światła się świecą i symbolizują ten świat, który ma nadejść. And Jesus says, hey, this is me. I am that light. I am that world to come. I am the one who is going to recreate the world. I to właśnie wtedy Jezus wskazuje na siebie i mówi, to właśnie ja jestem tą światłością, jestem Mesjaszem i stworzę ten świat, który ma przyjść. Well, Jesus meets regular objection of the Pharisees. Jezus spotykał się z ciągłą opozycją ze strony faryzeuszy. And in verse 13, Gospel of John uses the word Pharisees specifically. I w wersecie 13 znowu używa słowa faryzeusz w bardzo specyficzny sposób. That accuse him about testifying for himself. Gdzie jest oskarżony o to, że wydaje świadectwo sam o sobie. And here we have a very clear this depiction of the split in Jewish society. I tutaj mamy ukazane w tych wersetach bardzo wyraźny podział społeczeństwa na dwie grupy. And John uses the word Pharisees to show those who are in opposition to Jesus. I Jezus używa tutaj słowa faryzeusz, wskazując na tą grupę, która jest w opozycji w stosunku do Niego. And by the way, in chapter 7, the Pharisees were the ones who questioned whether or not Messiah can come from Galilee. Nawiasem mówiąc, w rozdziale 7, to faryzeusze są wymienieni jako ci, którzy kwestionują to, że jakoby Mesjasz mógłby przyjść z Galilei. And when Nicodemus is trying to say, how can you judge someone without hearing? A kiedy Nikodem mówi, judge someone without hearing. Mm-hmm. Jak można sądzić kogoś bez przesłuchania? And Nicodemus refers to the tractate Sanhedrin, which we talked on the past session. I Nikodem nawiązuje tutaj do traktatu Sanhedrin, o którym mówiliśmy już wcześniej. And because Sanhedrin demands that every accused has the right to be heard. Ponieważ ten traktat Sanhedrin mówi wyraźnie o tym, że każdy oskarżony ma prawo do tego, aby być wysłuchanym. As a result of this, when Pharisees hear Nicodemus' statement about having a formal hearing about Jesus, i kiedy faryzeusze słyszą od Nikodema na temat publicznego przesłuchania Jezusa. They say to Nicodemus, maybe you are also from Galilee. To wtedy odzywają się tylko do Nikodema, a może ty też jesteś z Galilei. So you see the Pharisees here play double standards. A więc widzimy tutaj wyraźnie, że faryzeusze prowadzą podwójną grę. Because
they don't let Jesus to be heard. Ponieważ wyraźnie nie chcą dopuścić do tego, aby Jezus został wysłuchany. Well, Jesus stands and lets everybody hear him. A Pan Jezus staje i pozwala na to, aby został wysłuchany. And they say, oh, you cannot testify for himself. Who's saying you this? Cannot, the Pharisees A. tell him, you cannot testify for himself. I wtedy faryzeusze mówią, ty nie możesz sam o sobie świadczyć. Well, this is absolutely, this is another double standard approach. A więc to jest znowu taka podwójna gra ze strony faryzeuszy. Because when somebody is called to the Sanhedrin, he doesn't bring with himself a witness. Ponieważ jeśli ktoś jest wzywany przed Sanhedrin, to on nie prowadzi ze sobą świadków. Whoever is being judged has the right to testify for himself. Ktokolwiek jest przesłuchiwany, ma to prawo, aby zeznawać sam we własnej sprawie. And that's why Jesus says that I testify for myself and also my Father testifies for me. And by the way, my Father gives me the right to judge the world. I dlatego Pan Jezus mówi, że On może zeznawać sam o sobie. Mówi więcej, że to Ojciec świadczy o Nim i że On ma prawo do sądzenia świata. And he makes a very appealing speech. Jezus ma bardzo... wygłasza mowę taką bardzo wzniosłą. And as a result of this speech, the public sees the difference between Jesus, who is always consistent. Jako rezultat jego mowy, lud wyraźnie widzi różnicę między nim a faryzeuszami, gdzie Jezus jest bardzo konsekwentna. While the Pharisees always change their story. Gdzie z kolei faryzeusze ciągle zmieniają swoją historię. And as a result, we can see verse 30 of chapter 8, where it says, many believed in him. W rozdziale 8, wersecie 30 możemy przeczytać, że wielu uwierzyło w Niego. And then Jesus speaks to the Jews who believe in him. I następnie Jezus przemawia do Żydów, którzy w Niego uwierzyli. And I told you in the beginning that we got to watch for the usage of the word Judaios in the Gospel of John. Już na początku naszych wykładów zwróciłem uwagę na to, abyśmy przyjrzeli się dokładnie użyciu słowa judajoj, użyte przez Jana w jego Ewangelii. Because as you noticed in chapter 2, ponieważ możemy zauważyć, że w rozdziale 2, verse 20, the Jews asked him, verse 18, the Jews asked Jesus, what authority do you have to drive out the merchant people from the temple? W wersecie 18 pojawia się pytanie, jaki znak pokażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić, kiedy wypędzał przekupniów ze świątyni? And this appears from the reading that, oh, every Jew is against Jesus.
I mogłoby się wydawać, czytając te teksty, że wszyscy Żydzi są przeciwko Jezusowi. However, here in the Gospel of John we have a very clear statement that there are Jews who believed in Jesus. Niemniej jednak w Ewangelii Jana mamy wyraźne stwierdzenie, że wielu Żydów uwierzyło w Niego. However, there are still many scholars who would say, based on John chapter 8, that John Gospel is very anti-Semitic. Mimo wszystko pojawiają się uczeni, którzy na bazie rozdziału 8 Ewangelii Jana twierdzą, że ta Ewangelia i Pisma Jana są zabarwione antysemityzmem. And the reason here is that Jesus later speaks to his opponents here and says, your father is the devil. Następnie czytamy, jak Jezus zwraca się do swoich oponentów ze słowami, że ich ojciec jest szatanem. Szatan jest ich ojcem. And unfortunately, this text was used all the time, even by Hitler, to justify the mass killing of the Jews. I przykro mówić, ale ten tekst był wykorzystany wielokrotnie również przez Hitlera, usprawiedliwiając przestępstwa dokonane na Żydach. However, we have to see why Jesus says in verse 44, your father is the devil, and whom he addresses. Musimy się dobrze przyjrzeć, do kogo Jezus zwraca się ze słowami, że ich ojcem jest szatan. Well, let's look at the rhetoric of Jesus's speech. Przyjrzyjmy się retoryce wypowiedzi Jezusa. Jesus in verse 31 says to those Jews whom believed in him, if you abide in my word, I will know that you are my disciples, and you will know the truth, verse 32, and the truth shall make you free. W wersetach 31 i 32 czytamy o wypowiedzi Jezusa, którą adresował do tych Żydów, którzy w Niego uwierzyli. I brzmi ona następująco. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. And it says then in such a very unclear way, they replied to him, we are the seed of Abraham and we have never been slaves. Why are you saying that you will be set free? I ze strony tych Żydów pojawia się taka niejasna odpowiedź w wersecie 33. Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziemy? Będziecie. Not ze strony tych Żydów. Just it's unclear. Who is answering? A niejasne jest to, kto odpowiada Jezusowi. And many people assume that those Jews who believe in Jesus now deny and say we are the sons of Abraham. Wielu wyciąga wniosek, że to ci Żydzi, którzy w Niego uwierzyli Mu w ten sposób, odpowiedzieli i odwrócili się od Niego. However, this is not the case. Ale nie tak się sprawa ma. Jesus spoke to the Jews who believed in him. Jezus przemówił do Żydów, którzy w Niego uwierzyli. But in verse 13 we read that there were Pharisees
who were against him and accused him and testifying for himself. Ale jak wcześniej przeczytaliśmy w wersecie 13, byli tam również faryzeusze, którzy oskarżali go o to, że wydaje świadectwo sam o sobie. Now the main question is, i pojawia się główne pytanie. Why are they answering, we are the seed of Abraham? Dlaczego odpowiadają mu, że są potomstwem Abrahama, nasieniem Abrahama? What's the logical connection here? Jakie jest tutaj powiązanie? Well, look at Jesus's answer. It's even more strange. Zwróćmy uwagę na odpowiedź Jezusa. Jest jeszcze bardziej dziwna. Jesus answers them in verse 34. Truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is a slave of sin. Jezus odpowiada im w wierszu 34. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. What's the connection between we are the sons of Abraham and sin? Jakie jest powiązanie między byciem synami Abrahama a grzechem? Why, I mean, these three verses, the three statements in three verses seem to be absolutely unconnected logically. Te trzy stwierdzenia w tych trzech wersetach wydają się zupełnie ze sobą niepowiązane. Until we understand the rabbinic source. Dopóki nie zrozumiemy rabinistycznego źródła. The source of this theology, it's the key theology of Judaism, is found in the Midrash called Tanhuma. To kluczowe źródło tej teologii znajduje się w Midraszu zwanym Tanhuma. We already talked about the Agada that describes the journey of Abraham and Isaac to the Mount Moriah. Mówiliśmy już o Agadzie, która opowiada o podróży Abrahama i Izaka na górę Moria. We already talked about the three temptations that Satan did to Abraham and Isaac in his attempt to stop Abraham from sacrificing Isaac. Mówiliśmy już o trzech kuszeniach szatana, aby powstrzymać Abrahama i Izaka przed złożeniem ofiary. Well, this is the same Agada. Let's continue looking what happened next. To ta sama Agada i przyjrzyjmy się, co wydarzyło się później. Well, the Bible says that as soon as Abraham and Isaac reached the Mount Moriah, Biblia mówi, że jak tylko Abraham i Izak dotarli na miejsca, they left their servants and a donkey at the bottom of the mountain and started going up. Pozostawili sługi i osiołka u podnóża góry i zaczęli się wspinać, wchodzić na górę. And then we know the famous question which Isaac asks Abraham, Father, here is the wood, here is the torch with the fire, here is the knife, and where is the lamb for the sacrifice? I wtedy pojawia się to bardzo dobrze znane pytanie zadane przez Izaka Abrahamowi. Mamy drewno, mamy pochodnie, mamy nóż, a gdzie jest ofiara?
And we know the Bible says the Lord will see his lamb. I wiemy, co Biblia mówi, mianowicie, że Pan dostarczy baranka. Well, that's where the Bible doesn't go into the discussion. In the Bible doesn't say anything else. Biblia nic więcej poza tym nam nie mówi. Bible says, and they kept going together. Biblia mówi, że kroczyli dalej razem. But Agada inserts its words here. Ale Agada nam mówi coś więcej. Abraham says, God shall see the lamb. Agada mówi, że Abraham powiedział, że Bóg dostarczy baranka. And this lamb is you, Isaac. I tym barankiem, Izaku, jesteś ty. And Isaac agrees. Izak się zgadza. So Abraham binds him and to the altar. Abraham przywiązuje go do ołtarza. And he takes knife. Bierze nóż. And of course we know that the angel of God calls from heaven and says, Abraham, Abraham. Oczywiście wiemy, że wtedy pojawia się anioł z nieba i mówi, Abrahamie, Abrahamie. And Abraham said, yes, here I am. Abraham odpowiada, oto jestem. Don't do anything to the boy, because now I know that you fear the Lord. Nie rób nic chłopcu, jako że teraz wiem, że boisz się Pana. The Bible ends its narrative. Biblia kończy tutaj na tej rozmowie. But Agada continues. Ale Agada kontynuuje. Abraham turns to God and says, you spoke, and now let me speak. Abraham zwraca się do Boga i mówi, ty mówiłeś, a teraz pozwól, żebym ja powiedział. Now he said, did you say to me that my descendants will be as many as stars in heaven? Czy nie było tak, że powiedziałeś, że moi potomkowie będą liczni jak gwiazdy na niebie? And God says, yes. A Bóg mówi, tak. And then he says, through whom will I have the descendants as many as stars in heaven? A przez kogo będę miał tak licznych potomków jak gwiazdy na niebie? And God said, through Isaac. A Bóg mówi, przez Izaka. And Abraham said, and how is it supposed to happen now when you told me to take my son and sacrifice him? To jak to się ma teraz stać, kiedy powiedziałeś mi, żebym wziął swojego syna i złożył go w ofierze? Now Abraham said, I will not come down from the mountain. Teraz Abraham powiedział, ja nie zejdę z góry. Until you, God, will promise me something. Dopóki ty, Boże, nie przyrzekniesz mi czegoś. Since I have done such a thing for you. Skoro ja uczyniłem dla ciebie taką rzecz. Almost killing my own son for you. O mało co nie zabiwszy własnego syna. Reckon to all my descendants the deeds that I did on Mount Moriah. Zalicz uczynek, jaki dokonałem na górze Moria, wszelkiemu mojemu potomstwu. And because of that, because of what I did, forgive all their sins in all their generation. Z powodu tego, co ja zrobiłem, przebacz wszelkie ich grzechy po wszystkie pokolenia. Consider for yourself, Isaac
as if he was slain. Uznaj Izaka tak, jakby faktycznie został zabity, złożony w ofierze. As a sacrifice for all the sins of all my people, of all my descendants. Jako ofiarę za grzech całego ludu, wszelkiego mojego potomstwa. And God, according to Agada, replies to Abraham. I według Agady Bóg odpowiada Abrahamowi. I swear by myself. Przyrzekam na samego siebie. Every Rosh Hashanah. Każda Rosh Hashanah. When your children will blow the shofar. Kiedy twoje dzieci będą dąć w szofar, I will hear the sound of shofar, to ja usłyszę dźwięk szofaru, and I will reckon the sacrifice of Isaac as their righteousness. I zaliczę ofiarę z Izaka im jako sprawiedliwość. And forgive all their sins. I przebaczę im wszystkie ich grzechy. And Abraham said, what shofar? A Abraham wtedy zapytał się, jaki szofar? And God says, turn around. A Bóg odpowiedział, odwróć się. And he turned around and he sees a big ram caught in the bush with his horns. I wtedy, kiedy Abraham się odwrócił, zobaczył dorodnego barana wplątanego swoimi rogami w krzaki. And Abraham took the ram, offered him as a sacrifice, cut his horn and made the shofar. I Abraham wziął tego barana, złożył go w ofierze, obcinając mu róg i czyniąc z niego szofar. This is the key soteriological concept of rabbinic Judaism. To jest kluczowe soteriologiczne zagadnienie, the last words, in rabbinic Judaism. W judaizmie rabinicznym. In other words, I often hear from many Christians a typical mistake. Innymi słowy, często słyszę od typowych chrześcijan taki błąd. Oh, in the old covenant the Jews were saved by the deeds of the law. Za czasów Starego Przymierza Żydzi byli zbawieni na zasadzie przestrzegania uczynków zakonu. This is absolutely wrong. Ale to jest zupełnie nieprawdziwe. Jews were saved by grace. Żydzi byli zbawieni dzięki łasce. Through the deeds of Abraham. Dzięki uczynkom Abrahama. Sacrificing Isaac. Który złożył w ofierze Izaka. As a result, in Judaism, if you are born Jew, you are assured that you have portion in the world to come. Zatem rodząc się jako Żyd, miało się zapewnienie, że miało się udział w tym świecie, który miał nastąpić, przyjść. And this is why when Jesus says you shall be free, the answer is, what are you talking about? Dlatego, kiedy Jezus powiedział, że będziecie wyzwoleni, uwolnieni, to oni odpowiedzieli, o czym ty mówisz? And Jesus says, well, you might be the sons of Abraham, but you are the slaves of sin. A Jezus wtedy mówi, że możecie być synami Abrahama,
ale nadal jesteście niewolnikami grzechu. I talked to you about the several conflicts that are in the gospel. Mówię wam o tych konfliktach, które pojawiają się w Ewangelii. The first conflict we talked about when Jesus would testify and say, I say to you, without basing it on any rabbi. Pierwszy konflikt dotyczył tego, że kiedy Jezus się wypowiadał, to używał słów, a ja wam powiadam, i nie opierał swojej wypowiedzi o żadne rabiniczne stwierdzenia. The second issue is the divinity of the Messiah. Druga kwestia to boskość Mesjasza. And we will talk about this next hour when we discuss the Hanukkah. I będziemy o tym mówić w kolejnej godzinie, kiedy będziemy omawiać Hanukkę. And the third issue is the issue of sin. Trzecia kwestia to kwestia grzechu. Because unfortunately in Judaism sin is not clearly defined. Ponieważ niestety w judaizmie grzech nie jest precyzyjnie zdefiniowany. And often when I had heard millions of time talking to such a good Jewish people when I say, well, in order to have eternal life, we need to acknowledge that we are sinners. I kiedy często słyszę o milionach dobrych Żydów, kiedy to last sentence, please. If you want eternal life, you have to acknowledge yourself as sinner. Kiedy to pragnąc życia wiecznego, trzeba przyznać, że jest się grzesznikiem. And they say, oh, sins, what wrong have I done to someone? Grzechy? A co ja takiego złego komukolwiek uczyniłem? So the sin is completely misrepresented. A więc grzech jest zupełnie pokazany w złym świetle. Because in Judaism it was taught that the problem has taken care of. Ponieważ w judaizmie nauczano, że ten problem został już załatwiony. And that's why Jesus talked to Nicodemus, we talked yesterday. I dlatego to Jezus rozmawiał z Nikodemem, tak jak mówiliśmy o tym wczoraj. And he talked to him about the conversion. I mówił z nim o nawróceniu. Because for the Jew there is no need to be converted. Ponieważ dla Żyda nie ma takiej potrzeby, żeby się nawrócić. Because you are already born Jew. Ponieważ już urodził się Żydem. And Abraham already talked with God about you 2000 years before you were born. I Abraham już o tobie rozmawiał z Bogiem na tysiące lat przed tym, jak w ogóle się urodziłeś. It's somebody else's problem. If you want, you know, to be converted, then you'll be a part of that agreement between God and Abraham. To jest już problem kogoś innego. Jeśli ktoś chce mieć udział w tym układzie, jaki miał Abraham z Bogiem, to on się musi nawrócić. This is the context where Jesus says to his opponents, you are the children of devil. I to właśnie w takim kontekście Jezus zwraca się do swoich oponentów, że są synami szatana, diabła. Because if we read verse 44, it's very clear that Jesus here is not cursing. It's not cursing. Bo bardzo wyraźnie czytamy w wersecie 44, że Jezus nie przeklina. He doesn't, when he says, your father is devil, he doesn't want to curse at his opponent.
wypowiadając się, mówiąc, że są synami diabła, to on nie ma na celu ich przeklnąć. What he says is, you want to fulfill the desires of your father. To, co on chce powiedzieć, to to, że oni chcą wypełnić pragnienia ich ojca. And he is the killer of human beings. He is a murderer. A ten ojciec jest mordercą ludzkich istnień. Well, that's what Jesus explained to his opponents. To jest to, co Jezus wyjaśnia swoim oponentom. That to teach people that you are that your sins are taken care of because Abraham talks to God is the lie. Nauczanie, że problem grzechu nie jest waszym udziałem ze względu na to, że Abraham rozmawiał z Bogiem, jest kłamstwem. Because I give you an example. Dam wam przykład. There are many cancers that can be cured if they are caught in the beginning stages. Jest wiele rodzajów raka, które mogą zostać wyleczone, jeśli są zdiagnozowane we wstępnej fazie. However, if a doctor sees a cancer but assures patients that the patient is absolutely healthy, jeśli jednak lekarz diagnozuje pacjenta, widzi, że ma raka, a jednak mówi mu, że jest zupełnie zdrowy, then when a patient 10 years later will discover that his cancer is already on its last stage, kiedy jednak taki pacjent po 10 latach dowie się, że rak, na którego jest chory, jest w tej ostatniej już fazie, he will be of course very angry because he'll say, who told me 10 years ago that I'm absolutely healthy? I could have taken care of myself. Będzie bardzo zdenerwowany, ponieważ 10 lat temu ktoś mógłby mu powiedzieć, że jest chory na raka i mógłby się z niego prosto wyleczyć. And the same thing what Jesus is arguing here. I taka sama sytuacja ma miejsce tutaj, kiedy Jezus z nimi rozmawia. Whose will do you follow when you teach people that they have no sins? Za czyją wolą idziecie, nauczając ludzi, że nie macie grzechu? When the judgment will come, these people will perish, and the only who will be happy from that is gonna be devil. Kiedy przyjdzie sąd, ci wszyscy ludzie, oni zniką, zginą. Oni zginą i jedyną osobą, która będzie z tego powodu zadowolona, będzie diabeł. This is the key chapter in the entire Gospels that explains that major contrast that Gospel draws all the time between Jesus and Abraham. To jest kluczowy rozdział w Ewangelii, który traktuje o tym, co jak Jezus odnosił się do tej koncepcji związanej z Abrahamem. There is a contrast between Jesus that talks about the contrast between Jesus and Abraham. Jest ukazany kontrast między Jezusem a Abrahamem. If you remember, we talked about the star that appears, that it was connected with the story of the birth of Abraham. Kiedy mówiliśmy o tej gwieździe, która się ukazała i która była powiązana z historią o Abrahamie. And you see why, now you can see why is this specific contrast chosen. Teraz widzicie, dlaczego właśnie ten kontrast został wybrany. Because the gospel asks Jewish people to make the choice. Ponieważ Ewangelia
przynagla ludzi do tego, aby dokonali wyboru. Choice between salvation through supposed agreement between God and Abraham that doesn't exist in the Torah. Wyboru między przypuszczalnym układem między Abrahamem i Bogiem, który nie występuje w Torze. Or salvation through the sacrifice of Yeshua HaMashiach. Albo ofiarą złożoną przez Yeshua HaMashiach. Remember what John the Baptist said to the Pharisees who came to be baptized from him. Pamiętajmy, co Jan Chrzciciel oznajmił faryzeuszom, którzy przyszli do niego, chcąc się ochrzcić. It was very clearly written in the Gospel of Matthew that everybody who came to be baptized from John baptized confessing their sins. W Ewangelii Mateusza mamy bardzo wyraźnie napisane, że wszyscy, którzy przychodzili do Jana Chrzciciela w celu ochrzczenia się, wyznawali swoje grzechy. The Pharisees and Sadducees come to be baptized. Faryzeusze i Sadyceusze przyszli, aby się ochrzcić. And he tells them, oh, brood of viper. A on im mówi, wy rodzie żmijowy. If you want to be baptized, produce the fruit of repentance. Jeśli chcecie być ochrzczeni, przynoście owoce godne upamiętania. And don't dare you say that you are the children of Abraham. I nawet nie ważcie się wspominać o tym, że jesteście dziećmi Abrahama. Now you can see this is not the verse that justifies the statement that God rejected Israel. Teraz widzicie, że ten werset nie mówi o tym, jakoby Bóg odrzucił Izraela. But this is the text that specifically addresses the issue. Ale jest to tekst, który bardzo wyraźnie wskazuje na tą kwestię. If you acknowledge yourself as sinner, jeśli przyjmiesz fakt, że jesteś grzesznikiem, then immerse yourself in the water to prepare the ways of the Lord. Wtedy zanurz się w wodzie, przygotowując drogę dla Pana. But if you believe in the secret agreement between God and Abraham on Mount Moriah, ale jeśli wierzysz w jakiś taki sekretny układ między Bogiem a Abrahamem na górze Moria, then this is not a swimming pool you came to dip yourself, you know, go away. There's no sense for you to be baptized. To nie jest to jakiś basen, do którego przyszedłeś się teraz zanurzyć, po prostu odejdź. Well, I finished the Sukkot topic and I said we're going to go into the Book of Acts. Skończyłem temat Sukkot i mówiłem o tym, że przejdziemy do Księgi Dziejów Apostolskich. But I completely forgot that we haven't talked about the Hanukkah. Ale całkowicie zapomniałem o tym, że jeszcze nie powiedzieliśmy sobie o Hanuce. That's why I will take questions now, then we'll make przerwa, and then we'll talk about Hanukkah. Dlatego teraz będzie czas na zadawanie pytań, będziemy mieli przerwę i będziemy kontynuować nasz wykład na temat Chanuki. Pytanie, które zadałem i miało być odpowiedziane, natomiast te końcówki i właśnie ósmego rozdziału Ewangelii Jana i to pytanie, co Jezus powie, znaczy no, stwierdzenie, które podzieli Żydzi do Jezusa, że 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś i dlaczego tam akurat 50 lat, a nie a jakaś inna liczba. I jeszcze ciekawsza rzecz, odpowiedź Jezusa, powiedział wtedy Jezus, zaprawdę ja wam, pierwej niż Abraham był, jam jest, i o co tam po prostu chodzi. Które to są wersety? To jest 57, 58.
57th and 58th verses about this 50 years question and the answer of Jesus. Well, definitely Jesus says, before Abraham I am. We talked about this when I showed you the first story of birth of Jesus, birth of Abraham. Kiedy Jezus mówi, że On jest przed tym, jak Abraham był, to o tym już mówiliśmy, porównując te historie narodzin Jezusa i narodzin Abrahama. And when Jesus here in the previous verses talks about, oh, Abraham would not approve your action and he would approve my action, they try to make mockery of Jesus. Kiedy to Jezus w poprzednich wersetach stwierdza, że Abraham uznałby jego uczynki, a nie uczynki przeciwników, to oni próbują wyśmiewać Jezusa. And they say, ha, you know what Abraham would approve and what he wouldn't approve. Ah, you are not 50 years and do you say that you saw Abraham, you know? I wyśmiewają się w ten sposób, mówiąc, wskazując na to, że jeszcze 50 lat nawet Jezus nie ma, a śmie twierdzić, że wie, co by Abraham zaakceptował, a kogo by potępił. In other words, they are trying to tell him, what right do you have to tell us anything about Abraham? You don't know him. You are not even 50 years old. Dają mu do zrozumienia, że on nie ma prawa twierdzić i mówić, co Abraham by, jak Abraham by się ustosunkował do tych wszystkich kwestii, ponieważ on nie ma nawet 50 lat. On nie może nic powiedzieć o Abrahamie. Well, Jesus replies, before Abraham I am. A Jezus odpowiada, zanim Abraham był, ja jestem. And he has a full right to do this. I ma całkowite prawo do tego. Because as we talked, I think yesterday, that in Midrash there are few things that existed before creation. Bo jak już sobie powiedzieliśmy, wydaje mi się, że nie dalej jak wczoraj, Midrasz wspomina o pewnych rzeczach, które istniały przed stworzeniem. And one of the thing was the name of the Messiah predated creation. Jeśli chodzi o jedną z tych rzeczy, które istniały przed stworzeniem, to jest name of the Messiah. Mm-hmm. Jest to imię Mesjasza. And of course he is the Messiah and he predates creation, so definitely he would predate Abraham. I oczywiście on jest Mesjaszem, a więc istniał przed stworzeniem, zatem istniał również przed Abrahamem. Ale w pytaniu jest podchwytliwa rzecz. There is one tricky thing about this question. Dlaczego Żydzi powiedzieli, że nie masz jeszcze 50 lat, a widziałeś, czy miałeś rozmowę z Abrahamem, czy śnił ci się może, we śnie może? Dlaczego Żydzi używają pięćdziesiątki? Czy było w tradycji żydowskiej, czy w Misznie możemy znaleźć taki fragment, który mówi o tym, że na zasadzie roku jubileuszowego, nie wiem, czy przypominasz sobie, taki 50 to jest jubileusz, tak? I jeśli przeżyjesz tą pięćdziesiątkę i będziesz miał pierwszy jubileusz, to przyśni ci się Abraham. Well, taka chodziła, yeah, powieść. That could be, that could be, you know, the 50, the jubilee, yeah, you could say so. Może mieć jakiś związek, można tak powiedzieć. Yeah, you could say so. Można to powiązać ze sobą. Okay.
Moje pytanie jest następujące. Chodzi o tę opowieść o rozmowie Abrahama z Bogiem na górze Moria. The question is about this conversation between God and Abraham on Mount Moria. Jakie motywacje przyświecały według ciebie autorom takich historii, które, jak rozumiem, zwodziły tylko lud? What were the motives of those authors of those stories according to you, and what was the time of writing those stories? Well, it's a good question, and it's a very big debate about the dating of the rabbinic sources. To jest bardzo dobre pytanie i ma miejsce rozległa debata na temat czasu powstawania źródeł rabinicznych. And I made a presentation of this particular subject. I wrote the article and presented it at the Evangelical Theological Society last November in Atlanta. Miałem pewną prezentację, napisałem na ten temat pewien artykuł i w związku z tym artykułem miałem prezentację w ewangelicznym towarzystwie teologicznym w Atlancie rok temu. Mm-hmm. And this was the first question. Is this the ancient story or this is not the ancient story? I to było pierwsze pytanie, czy jest to historia starożytna, czy nie? I'll tell you the big picture. Pokażę wam szerszy obraz. There is a big debate among the scholars whether or not there is any connection between New Testament writings and the rabbinic writings. Ma miejsce duża debata na temat ewentualnego powiązania pism Nowego Testamentu ze źródłami rabinicznymi. There is a group of scholars that believe that there is absolutely no connection between any thing written in rabbinic Judaism and the New Testament. Jest duża grupa uczonych, którzy twierdzą, że nie ma żadnego powiązania między pismami Nowego Testamentu a źródłami rabinicznymi. But on the other hand, what do you do when you see the story in the New Testament and you see the story in the Midrash and they're similar? Ale z drugiej strony, co zrobić, kiedy widzimy historię Nowego Testamentu, a historię w Midraszach i są one podobne? How do you interpret this fact? Jak taki ten fakt zinterpretować? Well, do you think the rabbis in the 5th, 6th century, because Midrash as a document, there are different Midrashim, some date to the 5th century, some date to 10th century, some date to 8th century. Co zrobić z... I'm lost. The Midrash definitely is Midrash as a document. Midrash jest dokumentem. Maybe quite late. Może dość późnym. Some Midrash could be dated from 5th century, some Midrash from 8th century, and some Midrash from 10th century. Jakiś midrasz może być datowany na 5 wiek, inny midrasz na 8, jeszcze inny na 10. This is based on the manuscript that we have in our possession. I takie wnioski wyciągamy na podstawie manuskryptów, które posiadamy. However, we know that these manuscripts were produced based on the oral tradition. Wiemy jednak, że te manuskrypty powstały na bazie tradycji ustnej. So the question is, did the rabbis first read the gospel
found some interesting stories and later incorporated them into Midrash? I pojawia się pytanie, czy ci rabini przeczytali historię Nowego Testamentu i potem napisali Midrasza? This is highly unlikely. To jest bardzo nieprawdopodobne. What I see, if I see something in the New Testament, which appears in the rabbinic document. Jeśli ja widzę coś w Nowym Testamencie, co odnosi się do dokumentu rabinicznego. As a scholar, I conclude that this may be an early tradition. To jako uczony, naukowiec, wyciągam wniosek, że to odwołuje się do wczesnej tradycji ustnej. As an alternative point of view would argue that this is just a coincidence because there were a development of different development of traditions. Jako alternatywę mamy przypadek. Mamy przypadek, jako że były różne tradycje ustne. However, and the people who present this view, basically to them, the New Testament is a bunch of oral traditions and fairy tales, not a historical document. I twierdzenie, że Nowy Testament to nie jest dokument historyczny, tylko zbiór pewnych tradycji i legend. These people believe that the way that the New Testament, as we read it today, was formed somewhere around 5th century. Ci ludzie twierdzą, że Nowy Testament, jaki dotarł do nas w obecnej postaci, to jest zbiór pewnych historii spisanych w V wieku. Well, we don't believe so about the New Testament. My tak nie wierzymy odnośnie Nowego This Testamentu. This is why when we see it, you know, that's why I take the text of the New Testament as the foundational starting point for my judgment of how late or early rabbinic tradition is. Dlatego, gdy wezmę Nowy Testament jako punkt wyjścia dla osądzenia, jak stara czy jak młoda jest tradycja ustna. Okay, that's my answer. Okay, last odpowiedź. Question. Okay. Help me a little bit with this. W historii rabinów Midrasz wypowiedzi Ellen White na temat historii rabinów, Midrasza. Co brat myśli, jakie jest podobieństwo, jakie są różnice? Kto jest autorem jednego i drugiego? The question is about those rabbinic histories and Midrash and the writing of Ellen White. What do you think about, are they more or less the same or different? Who is the author of those histories and the writings of Ellen White? What do you think? Okay. There is no there is no connection between any rabbinic commentaries on the Bible and Ellen White. Nie ma żadnego powiązania między historiami rabinów, między Biblią a pismami Ellen White. The rabbinic stories, which I show you, historie rabinów, które wam pokazałem, are specifically helping us to understand the historical background and cultural situation in Judea of time of Jesus. Te historie pozwalają nam zrozumieć
tło historyczne i kulturowe ówczesnych czasów i miejsca, w jakim żył Jezus. Ellen White, Seventh-day Adventists accepted as a prophet. Ellen White, adwentystka Dnia Siódmego, uważana za proroka. And her role was not to interpret the Bible. Her role was not to interpret the Bible. Nie było jej rolą interpretowanie Biblii. She had specific visions. Miała bardzo konkretne wizje. Particularly very important ones are about the great conflict between Christ and Satan. W szczególności dotyczące wielkiego konfliktu, wielkiego boju między Chrystusem a szatanem. Then about the health. Na temat zdrowia. And about the last day events. I na temat wydarzeń dni ostatecznych. What we do here is trying to understand the history and the background of the Gospels. To, co my próbujemy tutaj robić, to zrozumieć historię i tło Ewangelii. Ellen White wasn't a theologian. Ellen White nie była teologiem. God sent her to do specific mission. Bóg wysłał ją ze szczególną misją. She specifically insisted to the Seventh-day Adventists that they would study the Bible. Jednak bardzo wyraźnie nalegała na adwentystów, żeby studiowali Biblię. And not use her as a substitute for the Bible study. I żeby nie używali jej jako substytutu czegoś w zastępstwie Biblii. Okay, well, we the operator shows that our time is up. Operator pokazuje, że czas nam się kończy. We will do przerwa 10 minutes. Zrobimy 10-minutową przerwę.